Czekaj. Ty będziesz jechał pod skosem? Ja będę jechał z bym na wierzchu, bo przez ten wizjerku ja widać. Witam kapitanie. Cześć. Witam. Czołem kapitanie. Czołem poruczniku, że jestem. Radryk symultuje. Michu gotowy? Jest. Przezbój się. Tak, gotowy. Dobra, jak masz narzędzia, to dobra. Dał zieloną opaskę. No i dobra. Może byśmy zaadowali trochę amunicji do pojazdów. Na streamku. Już widzę, że FPS-y są chujowe. A, dobra. O, dalmierz, biorę dalmierz. My jedziemy tymi gównami tutaj? I już mi się to nie podoba. Tak. Te FPS-y. Dobra, trochę załaduję tu amunicję. No to załaduj do tego z M2-ką, to będziemy jechać. Który to wtedy? Co tam jest? Północ, wschód, 15 FPS-ów, 16, zajebiście. Zobaczymy. Ali, wziąłeś amunicję do AT? Do Rodrixa? To jest moje amunicyjnym? Dobra, okej, dobra, to chmielę. Okay, wziąłem ci 8 magazynków. Aż tyle? Ale granaty. No zmieściło mi się. Ale paskudne granaty. Chodzi mi, żebyś jak chodzi amunicji nie mam, no. Okej. Okay. Tak swoją drogą, jakby był jakiś wolny strzelec, to mógłby mi też podnosić taśmę. Pojazd, no pojazd rzuć. Dobra, weź hity jakby to co, Hadi. To ciężko, Burbo, jesteś seksu MG. Okay. No to ciężko już nosi, no to chyba Burbo jest... Dobra, Burbo, weź kilka taśm dla MG. Ja? Tak? Elotol. Burbo w sensie? Tak. Ilo elo, 3-0. Zajebiście, że coś waży tyle, że nie mogę nic... Dobra, dwie weszły. A trzy zrobić? Podnieść? O kurwa. Nie no, to grubo będzie, 50 kilo. Słyszałem, że kapitan jest chwilowo nieoperacyjny. Może ja wybiorę i po prostu załaduję tym całą. Czołem, huzarz. Ja bym wziął pierwszy lepszy z brzegu, nie? Ten jest dowódczy chyba, że jest bez tego. Nawet nie będę ubiec. Ten M2 jest serwisowy, więc... Hady, ile wziąłeś? Zabieram ten z M2. Mam dwie. Dwie, okej. Dobra, bierzemy ten z M2. Zawsze ci? Tak, no musi. Jak coś, to możecie wziąć dwa, nie? Jeżeli bym wywalił granaty... Trzy raz na kurtyna na Iron Frontzie, to tak średnio. To by mi coś weszło. No, ja ważę 42 kg w tym momencie, uwaga, też słabo. Uwaga. Mam dwa magazynki do broni. Dobra, jak ta wyrzutnia wygląda, bo nawet jej nie widziałem. A, takie coś proste. Dobra, to będzie łatwe. Rozumiem, że fuck może ruszać, tak? Dobra, my dobra, się wstrzymy z medykamentami do tego pierwszego. Możemy ładować. Tu gdzie? No i tutaj na tej polarce gdzieś. No dobra. To tak na razie fakt. Nie da się załadować. Idź kupiłem. Albo za daleko stoi. Podejrzewamy za daleką przystać. Dobra, Falcon. Tak, nie dostałem info, wiesz? A, coś zapakował ktoś przed chwilą. Do tego z brzega się da, wiecie, ruszamy, także tamtym musi trzeba podjechać bliżej. Dobra, to podjadę. Uciągniemy je. Ja? Świetnie. Siadaj. Poruszniku, jeżeli będziemy gotowi, możemy się ustawić na drodze do konwoju. To jest. Kurde, nie wiesz, co mieć. Są złe te jednostki akurat. Pozdrowienia dla Burbo. Nie przekażę, bo to był wbrew roleplayowi. Ale dzięki. Na pewno się cieszę. Siema Ajo. To kurwa niezły Ajo. Cześć Grizzly. Uwaga, uwaga, odsuńcie się, uwaga, odsuńcie się.
Załadujemy amunicję i puszczamy. O, macie, o kurwa. No i po... na wiecie. Stój! Nie palny, szybki był. Tak, spojrzę, czy w ogóle coś ma. On ma być medykiem. No, załaduje może coś. A dawaj. Dobra, ładuję tą dużą. Dokładnie, kameleon, dokładnie. Idź chyba tamtą wyładować. Cześć, Dawid. To nie jest słownik, kurwa, a ja zamienia na Radrix. Ładuję. Dawaj, dawaj, śmiało, śmiało. Dobra, kurwa, stój. Obrót w lewo. Tak. I za nasz namiot. Dobra, jest się ustawiacie sobie od razu. Za tą gamę. Będziesz jeździł po prostu za innymi. Tak, bo tam głośnica zapasowa jest. To nie jest początek. Dobra, ładujemy się. Światowi, ludzie. MG do tamtego. Macie briefing, to... dajcie, zatrzymajcie jak chcecie. Proszę bardzo. Lejtnant. No i dobra. Dobra, tak. Medyk, kangur. Dzionek? Dobrze. Witaj. Tylko, że nie jesteś już... Nie wiem, jak tu ma się 12 osób zmieścić. Siema, Jay. I co? Siadam. Mam skrzynkę w jednym z nich. Cofaj, cofaj. Co robimy? Nie wiem, na razie pilnuję Chmielkę, bo podawca jeszcze nie... O kurwa! O, kurwa. Nie wciskać, Gawisza C. O kurwa! Granaty. Granaty dymne, dobrze. Nie, lek. No z historii, tak? Mur berliński tak zwany. Kameleon. A ja czemu nie ma live'a? Nie wiem, bo może ma życie i nie będzie streamował każdej misji, jaka jest. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Cześć, Vero. Witowi? Tak? Jedzie pierwsza? Tak, więc idę w świetle z zapługami. Dobra, dobra. Pakujemy się do tego czegoś? Ciężko ustawiać tak. Z czołgami, które... Tak. Okay. Czemu oni mają... Teraz mamy dwie wieżyczki. Ja też chcę... nie fair. No ja siebie za wieżyczkę nie uważam. No, masz... Siema, Belecz. Masz na no, możesz być. Ej, chyba to się woło. Gdzie Ajo? Nie wiem. Kangur jest tam już... Nie, jak żyjesz? Ale chujowo będzie z tą amunicją. Za ciężkie to chwalerstwo jest. Zapakujcie go po prostu na siłę. No jest zapakowany, tylko teraz problem jest taki, że Kangut jest teraz na slucie medyka. Z tego co widzę, Chmielek nie może znowu na niego wbić i powstał dwóch Chmielków. Powstał paradoks czasu i przestrzeni. To ładnie. Podejrzewam, że jakbyśmy posiedzieli jeszcze pół godziny tutaj na miejscu, to byśmy mieli jeszcze czterech Chmielków. Jakaś nowa technologia. Tak, dokładnie, szczególnie na misji Escobara, gdzie wpierdolił mi kurwa serię w mordę, jak uciekałem przed ostrzałem. O co chodzi w tej misji? No generalnie to jesteśmy z zachodnimi Niemcami, RFN, a NRD, czyli wschodnie Niemcy, nas atakują. Tu macie kierunki natarcia, prawdopodobne. Będziemy zajmować najpierw to miasto, które nie wiadomo czy jest zajęte przez wroga.
A inna drużyna będzie spotować ten most, który będziemy musieli potem przekroczyć i wpierdolić się na ich teren i zajebać ich wszystkich w pizdu. Ja pierdolę. Także tak w skrócie to tak będzie wyglądało, a jak będzie naprawdę to nie wiadomo, bo prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, jest szansa, że dostajemy wpierdol już tutaj, także... Rozliczyć? No. Nie. Zalejemy chmielkami. Chmielem. Chmielek, wybieram cię, ale który? Jedyny problem jaki jest, to każdy chmielek ma tylko jeden magazynek, więc tylko możemy ich na jedno miejsce wypuścić. Zbyt w ogóle nie postrzelają. Dasz im swój. Że podawał im. Rzucał w nich pociskami. Ale jak tak dalej pójdzie, to każdy z nas będzie mógł wziąć te kajdanki. Dementowy nadać, że jesteśmy gotowi. Tak, a chmielek tam siedzi. To ale nie to... czekamy na niego? Chmielek już szedł chyba. No jednego chmielka mamy na pokładzie, ale to niektórych. Związanego chmielka mamy na pokładzie, związanego. Aha. Dobra, czekajcie. Coś odpierdolę. No, a drugi ucieka. Mówię, każdy z nas będzie mógł wziąć zaraz kajdanki. Będzie mieć żywą tarczę przed sobą w trakcie ataku. Deserter! Kręci się po polu. Cześć, wiehop. Cześć, gdzie ty masz gościa? Kto za tym mam? Po naszej prawej. Dobra, chyba tym związany. Chmielek, odezwij się. Możemy jechać, tak? Nie, to chmielek. Tak, chmielek to jest ten w polu. Chyba. Jednego chmielka mamy na pokładzie, jeden jest na zewnątrz. Wybierzcie, którego bierzemy na pokład, no bo nie ma więcej miejsca. Jeden chmielek siedzi w polu i gapi się na... A bawcie mi się tą rampą, bo zjebę zaraz. Ale będziemy mieć czwartego chmielka. Swojego dowódcę wyjebiesz? Dobra, ustaw się za konwojem. Ruszamy. Granar do Ritter, ustawiamy się na konwoju. No niby można, ale nie można rozstrzeliwać naszych. Wow. No. To ruszamy. W końcu. Biorąc pod uwagę, że to coś jeździ bardzo wolno. Ja nie operacyjny minutka. Ale tam kurwa trzecia wojna światowa. Nie trzecia wojna światowa, tylko się Niemcy zabijają, w sumie to dobrze. Konwoju. Przyjąłem. Kto jest na dowódcy? A ten co poszedł na chwilę. Może być i 2,5. Tetrabix, ty masz masę jako AT, tak? Co ja mam? Loś, byś chce 84 mm. Okej. Okay. No, a masz jakąś optykę do tego, czy...? Nie. Dobra, przyjąłem. Generalnie mam 3 rakiety u siebie plus 2 HDI. Jak masz to operacyjny? Ja mam to, ty jesteś na strzelcu, na dowódcy, znaczy tak, się... Tak, jestem. Dasz radę wejść do środka? Tutaj Graner, zgłaszam się. Tutaj Graner, przyjąłem. Cokolwiek to znaczy, chyba chodziło im o Falkenbacka. Mamy jechać po prostu za czołgami. Dobra. Dobra, jestem w środku. Jak to mogli już powiedziemy? Cześć, Mieluś. Czemu miałem ten zejść na dół? Ponieważ dowódca chce widzieć, co jest przed nami. Dobra, już. Czekaj. Dobra. No, a jutro też będzie jakaś ta misja, nie pamiętam jak się nazywa.
Mamy tutaj kolejny helik przybiegł. Będę jednostką specjalną SAS i będzie spoko, bo nie mam żadnego heczku i mogę robić to, co chcę. Więc takie rzeczy to ja lubię. Atak mówią albo ciekawie, albo się szybko skończyć, bo dostaniemy w pizdę na pierwszym. Uwaga, ruszamy! Zobaczymy. Dzisiaj bardzo będę darł wyjazd, więc uwaga. Z tym epizodem pierwszym nie mam pojęcia, ale z tego wychodzi, że faktycznie będzie to jakaś kampania. Tylko naprawdę nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Kurwa, przyjechałem kule. Chmieluś to Chmielek? Zbrodniarzu! Czy jak? Jak ktoś jest na tej klapie, to niech spojrzy za nami, to jeszcze może zobaczyć Chmielka gojącego nasz transporter. To jest cały dyżek. No i biegnie. Maraton! Tak, to jest ta operacja. Jakieś tam zadanie kiedyś mamy, dobiegnie. Co jest. A kiedyś. Amerykanie zajmują sobie wyspę. Granarz, zgłaszam cię. Jutro sobie stworzone potwierdzam, wydarzenie. Potwierdzam, ale jest pełna rozumu. Oczekujcie. Spokojnie. Generalnie Chmielka nie tutaj będzie. Granarz tak, przyjąłem. Dowódco, oni proszą, że wydał pan rozkaz, żeby się zatrzymał i nie biegł za nami. Będzie ciężko. No to rip, Chmielek, bo... Kiedyś się zmęczę. Mnie też wywaliło na starcie, jak startowałem misję, to mi wywaliło armę, ale udało się wrócić. Obawiałem się tego, że będzie mewa. I wtedy byłoby nici ze streamu. Tylko ja mam czerwony pasek. Tak. Tylko ty. Obawiam się, że tak. Ciekawe. Zaiste ciekawe zdarzenie. To zaraz będziemy do miasta wyjeżdżać. Miasteczka bym powiedział. No, FPS kurwa 17 teraz. To jest super. Mamy zabezpieczyć miasto. Tutaj Grunar przyjęliśmy. I czemu zawsze ktoś musi kurwa mój konsek podjebać? W jakimś konkretnym miejscu mamy zabezpieczyć to miasto, czy... To tak jakby ci... Pierwsze zabudowania... YouTube ci pokazuje, od południa, że ktoś wschodu, północy... Bardziej północ. Przyjął. To a to nie lepiej tutaj południa zabezpieczyć, no bo on na południu jest tam kontakt ponad na tym. Bo raczej na południu to my jesteśmy, nie? Ale na południowym wschodzie już nie, tam jest ten zlikwiduje. Południowym wschodem wchodzi Falcon. Falkenback. Przyjął. Czyli mam zabezpieczyć północ. Proszę jest to. Na jaki punkt? Że ja nie mam pojęcia jaki. Ten G1 i mamy zabezpieczać. To też go przejechałeś. Tak, jesteśmy na G1. My na północny zaraz do tego. Ja bym się zatrzymał i się po prostu wyładował. Ale dobrze. No tak samo. Dobra, stań za niebieskimi i wychodzimy. Bez zieloni po wysiadce za mną, to podejdziemy do budynku. Dobra, wyjazd. Ale ta mapa. Oni wszyscy tam za mną? Nie, czy to wina mapy, czy co? To jest dobry pomysł. Dobra, niebiescy jak tam? No w sumie nie będzie widoku, bo widzę, że drzewa wszystko trwają. Dobra, wyjdźmy. Roche? Roche? Wejdź po schodach tak. Spokojem, tak żebyśmy się nie pozabijali. Niemiecka? Podejrzewam, że jest wzięta z Iron Fronta. Bo przynajmniej tak wygląda troszkę. Jakby była na Iron Froncie robiona. Co? Ostatni północny zachód w takim razie. Ledwo mi słychać, a teraz? Lepszej pozycji nie ma, nie znajdę. Okopywać się, czy bez sensu? Na betonie? Pytanie, ile będziemy? Nie, no na, dobra, na lewo od nas można. Na lewo, na prawo budynki są. A z tych budynków te drzewa, to przysłaniają widok. Bo generalnie mam
Znaczy mamy tylko je sprawdzić, nie? Cichy mikrofon i w takim pojeździe czy coś, jak się nakładają na siebie dźwięki, to może być chujowo, faktycznie. Ale nic z tym nie zrobię. Hadi, skończ na drugą stronę, bo mi się nie da się. Oko przy M113, proszę. Duży jeden. Mogę ewentualnie przybliżyć bliżej mordy, to będzie głośniej, tak jak teraz. Możecie dać znać, czy jest jakaś poprawa. Dobra, panowie, ruszamy wzdłuż drogi i czyścimy. Szlak trzyma się z tyłu. Dobra, że nie dokończysz pokopania okopów i ruszamy. Ale no, na północ od nas jest nasze lotnisko, więc powinno być czysto. Daj poruczniku pojazd? Mielka nie ma. ASMR, no. To jest dopiero pojebane gówno. No ale Hadley wypadł na ciebie, jak się dowiedzie, czy coś takiego istnieje, to kurwa to byłem w szoku, jacy ludzie są pojebani. Tylko MG, kierowcy i potrzebuje. To... Alaski to kurwa nie ma sensu, wypuszczają most. Jak ktoś to będziemy do miasta wracać, to nie będziemy na połowę, żeby się napierdala. A gdzie tu się wchodzi? Dobra, idziemy pieszo, sprawdzamy te budynki. To no, zadowolimy się z sekcji MG. Nie ma sekcji MG z nami. To jedna sekcja by mogła pójść sprawdzić te budynki. Wiem, widziałem. Przetrwałem jakieś 30 sekund na takim streamie. Może ja to pójdę sprawdzić, bo ja zerknę. Jakaś laska gadała. Naprawdę pojebane. No to będzie dobry pomysł. Tu idę. Czemu sprawdzamy budynki w naszym mieście? Bo były jakieś... Mówili, że mogli przekroczyć granicę i tutaj wchodzili. Że niby jest tutaj gdzieś wróg. Dobra, chwila. Falkenberg tam melduje, że ma jakieś kontakty. Problem z tym, że wysłaliśmy Szoka i on nie stanie nam powiedzieć, czy tam ten kontakt, nie mamy radia. A będzie miał ktoś pożyczyć magazynek w razie czego? Jak najbardziej. Bo mam całe 3. To ci mogę rzucić, od razu jeszcze... Nie, bo tam 42 kilo mam. Jest chyba 15. Magazynków, bo przerzucałem sam. Okej, spoko. 16 jest. No już więcej nie było w tej skrzyni, wszystkie wyjebałem. Powiem diament, że wyglądasz fabulous. Dziękuję. Starałem się. A kto tam został? Chmielek i... I Hadi? Hadi. Ale to jest idealna pozycja, żeby ściąć i strzelca, i pasażera w środku. Ten dźwięk rampy mnie wkurwia. Ja się cieszę, że w końcu te M113 czymś dociążyli i nie zachowują się jak kapton. Załoga przytyła. Tak. No. Wrzuciliśmy chmielka, żeby dociągnął pojazd. Tak. 3 chmielki były potrzebne. Próbuj, ale no, jak ci się nie udało, to wątpię. Doma mi się, teraz. Że jak Hadi ruszę KMM, to jest dźwięk, jakby obrócał wieżę. Ewentualnie wejdź, otwórz sobie slota z innej drużyny. Tej trzeciej zamkniętej i wtedy spróbuj. No wiesz, że jakoś dojedziesz. To znaczy, cześć, że... Ben. Depresja i nastawienie karabinu jest automatyczne. Piękne. Szok wraca. Gdzie reszta jest? No właśnie nie wiem, gdzie jest sekcja MG. Ale pytałem fajnie. Się pana porucznika, to mi odpowiedział. Radio nie masz?
Pan porucznik, no, chwilę tam. Tylko on ma radę. Faraon? Nie wiem. Nie mam pojęcia, na jakiej no stosie gra. No, no to... Ale już też ci nie dali, no. Faraon... Faraon jest... w czołgu. No to, to go raczej nie zobaczę teraz. Nie mam pojęcia, gdzie są czołgi. Bo ja mam jeszcze radio? No to jak tak robiłeś, to nie zadziała. No, ale próbuj. No, tak, no tutaj są, niebieski. Tutaj są. Potwierdzam, dowódcy ogłaszamy wykonanie zadania. Dowódca nie, jest nieoperacyjny. Dowódca zachwycił się pięknym lampy. A, rozumiem. Graner Doritem zgłasza. W każdym razie zgłaszam, że wszystkie budynki wyczyszczone w tamtym kierunku są. Na północ. Tutaj Graner meldujemy, że wszystkie budynki są czyste, miejscowość zabezpieczona. Przewódca, jak regularnie sprawdzasz moje dokumenty? Nie, sprawdzałem, czy radio macie, czy coś, nie wiem. Nie. Ja tylko miał radio i dowódca, bo są. Dowódca ma radio, bo właśnie. Mamy ustawić się w kolumnie. Aż mnie ucho zasędziało. Mamy ustawić się w kolumnie na drodze i będziemy jechać do punktu G1, G2. A, G1, 2. G1, 2, tak. Dobra, to... Uwaga, bo będą wrodzy, są tam gdzieś za niebieską linią. Dobra, przyjął. Moja sekcja wsiada do... Gruder, Gegen Gruder. Transportera. Dobra, wszyscy pakujmy się do pojazdu w takim razie. A dowódca jest w ogóle aktywny? Nie. Nie jest. O! Jak ja tu mogę wstać? Jej! Zajebiście, kurwa. Ale widok będę miał. Jakie jest radio główne? 55. Dowódca zapakowany. Elo, kartofel. Ustawiamy się. Co to kurwa jest? O Boże. Ale wstyd. Jesteśmy ustawieni już na miejscu? Tak. Ale wstyd. Mamy jeszcze nie ruszać, mamy się ustawić. Gruner, Dorito, jesteśmy już w konwoju. Weź tam przekaż, żeby jakoś... No dobra, ja spróbuję, ja też spróbuję być do końca. Ale nie wiem, czy mi się uda. Jaki gader, kurwa! Spokojnie, powiedz. Andrzej, nie denerwuj się. Denerwuje mnie, jak ktoś się podszywa pod moim. W skali od 0 do 10, jak brzydki jest ten pojazd. Piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie. No zamknijcie włas! Jest zamknięty. Nie, mówię do tych z przodu. Staram się nie zdechnąć, ale nie obiecuję. Powiedz im to? Mamy jechać. To jest HQ. Mamy jechać, czy nie mamy jechać? To jest paskudne. Eto? Mamy jechać. Nie wiem. No jeżeli jadą w konwoju, to jedziemy, nie? Tylko ja nic nie widzę, więc to musicie być moimi oczami. Kurwa, pagety. Ale jest strasznie niedopracowany poza tym. No jak to wygląda, jakieś takie, nie wiem, czy to jest pelotka w ogóle, czy co to jest. Może tam faraon, nie wiem. Jedzie. Świetnie, to jest podróżnik gada z chnięciem non stop na razu, z czego chmielek nie ma. Kura. Jedziemy na K22? G12. Ja widzę. No, no i tak udajemy się do... No będziemy pod ogniem, bo słyszę już cały.
Czy od 0 do 10 jak tam brzydki jest? Czyli 10 jest to jest brzydki, a 0 to jest ładny. Tak, mamy być ostrożni, bo tam kontakt z rogiem jest. Ona to puste pole wszędzie dookoła zrobić. Dlatego trzeba jak najszybciej dojechać do tego lasu, do którego jesteśmy wyznaczeni. No, las, tylko zagajnik. Ale czy to już puste pole? No, jeden pociec artyleryjski nas nie miał. Co mi się takim bardzo bardzo podoba, to te światło właśnie. Te promienie i tak dalej, to ładnie zrobione. Ale poza tym to cała gra to jest głupia. Optymalizacja grafiki. Wszystko siada na łeb. Ale że szczególnie jesteśmy w punkcie 2-2. Gadaktoritry, jesteśmy w punkcie G1-2. Czy 1-2, sorry. Zapytaj, czy mamy się desantować, siada. Czy... Dobra, to zdesantujmy się. No, mogę oślepić. Mamy zrob... Nie widzę nic. W sensie wrogę. Dobry wieczór, Kamil. No, jest żelazna kurtyna. Nic nie widzę. Dobra, sekcja zielonych za mną, podejdziemy do skraju lasu i tam się... Jest nas dwóch. No. Co jest z Hadim? On chyba siedzi na MG. To diamentowy, chodź z nami póki co. Ja jestem tutaj. Dobra. No bo kurczę, on ma moje rakiety w razie W, nie? Nie wiem. Uwaga, gdzieś jakiś też meldunek o jakiejś BTR-ze był. A, jest kurtyna żelazna. Trochę taka betonowa, ale nam to mówi. Ale żelazna. No sorry, dużo gadali na tym radiu. Żelazna. Ja widzę, że przed pole przed nami jest czyste. Z armą, bo nie bali gówno z tej gry. Znaczy gówno. Generalnie gra fajna, fajny zamysł i tak dalej. Tylko że no tak położyli optymalizację na łeb, że... Tutaj Gunner, widzimy tą drogę na wschód, tragedia, z naszej perspektywy jest czysta, jak przyjąłeś? Ja mam sprzęt, który uciąga najnowsze gry na ultra w 60 FPS-ach powyżej. To ogarnijcie sekcję. A kurwa arma to jest gówno. Super. Czołg jest oznaczony na mapie. Czołg oznaczony na mapie. Super, ale go nie widać, bo jest za nim lasu, nawet to samo zrobimy. Fuckenbeck będzie go niszczyć. Fuckenbeck? Fuckenbeck. Fallen... Falkenbeck, no dobrze powiedziałem. Falkenbeck. Sorry, mi swoje. Igorczyk? Tak? Ty chcesz przyjąć dowodzenie nad drużyną, czy... Bo z tego co widzę, porucznik Koruneku nie wróci. Ile dałem za armię? 6 dych jakieś 4 lata temu. Czekaj. 4? Nasze czołgi, nasze 5, czołgi. 5 lat temu. Będą eliminować wrogi czołgi. Co jest, Rurek? Nie pierdol, że już umarłeś, bo chyba się położę ze śmiechu. Dobra, to zrobimy tak, że będziesz dowodzić sekcją. Cześć, Rikulex. A ja będę tak na razie z szokiem i z diamentowym. Fajny nikos. Okej, okay, Radrix i Hadi to są AT? Tak, to jest sekcja AT. Dobra. Hadi... Runner do Riton, jakie są dla nas wskazy? A, nie grasz. A nie grasz, bo ja ci nieobecność wjebałem, bo... Mówiłem, weźmy na zbiórce. Mamy się przemieszczać w kierunku wschodnim, ale za osłonę. To może się nie kapnąłeś, ale byłeś zapisany na tę misję. Dobra, to sekcja MG będzie zaraz tutaj... A to są nasze czołgi, to są nasze czołgi. To są nasze czołgi. Ja bym zaczekał, że oni wyeliminują wszystkie te kontakty pancerne, które są przed nami, uwalą z działa. To są nasze czołgi i niszczą wrogi czołg. No tak, no to niech go zniszczą. Radik, pokoluj się na niebiesko i schodzisz z siedzącym Igorczykiem. Radik, pomaluj się na niebiesko i teraz schodzisz z siedzącym Igorczykiem. No, okej. Okay. No tak to bywa w armii. Diamentowy, jaka jest sytuacja? Ale na szczęście arma jest o tyle fajna, że jak się ma te 20 FPS-ów, to można spokojnie na nich grać.
A, zajebiście, spro... Rozkazy były takie, że mamy się udawać właśnie w tym kierunku tej drogi na wschód i... Ale mamy być za osłoną, nie? Tylko, że nie, tutaj nie ma pozwolenia. Ciężko, że tutaj nie ma pozwolenia. Jedyna osłona, która jest, to jest las na południe od nas. Tak, tylko że tam właśnie są nasze czołgi. No, ale nasze czołgi są przed nami, no to... No tak, na wschodzie. Wejść na wieżyczkę do tego transportera. T72 zjechał od mostu. Kessel dostał. Przyjął. Na chwilę obecną nasze czołgi walczą z czołgami w drogę, ja bym się tam póki co nie pchał z tym. Chcesz sobie kupić armę, to poczekaj na Black Friday na Steamie, bo na Steamie będą promocje. Czy kolejne czołgi zjechały z mostu. Tak, na południowo. Kup sobie najlepiej od razu z Apexem. A zawsze jedno... Tutaj grane, zgłaszam się. Tutaj grane przyjąłem. Admin chuj jeszcze tłusty na dodatek. Masakra. Sierżancie przyjąłeś? Nie, nic od ciebie nie. A, no i zapomniałem, że pieniądze ze składek tu. To jest jakieś 30 metrów od nas tam. Na swoje prywatne życie wydaje. Na lewy się nie zrobi. Zagaj nie kolej. Dobra, niebieska sekcja do M113. Której pierwszej czy drugiej? Pierwszej. Jeśli nie zmieścicie, to możecie dojść do drugiej wsiady z oczywiście. No dokładnie, na kepsy. Dobra, wszyscy są. Jedziemy prosto póki co i będziemy mieli zagajnik po lewej, w którym się zatrzymamy. Ja mniej więcej powiem gdzie. Już za chwilę. Za 50 metrów. O, gdzieś tutaj. Minąłeś. Tylko czekaj, nie. Dobra, zatrzymaj. Elo. Nie przeczytam twojego niku. Nie, gram, nie psa. Gdzie ja kupiłem? W tym. W Saturnie. Ja kupiłem w Saturnie, no ale mówię, jakieś 5 lat temu. Niebieska sekcja, może nawet więcej. Niech idzie tam do drugiego transportera, ciężko wejść tego transportera i tam. Nie no, więcej to nie, ale 5 lat temu około. Tak stoimy tutaj na wierzchu. A, dobra, już przyszedł. Fajny zagajnik. Przebarkować. Uważajcie na tego. Czy? Czekaj, ciężko, czekaj, nie ruszaj. A wiecie, no tak, no ja mam pudełkową wersję. Ja mam pudełko. No ale w pudełku i tak. Weźcie to kod do Steama, nie? Zjedźcie na pole, tak żeby się nie stanie na szczytek polu, tylko powinien. Norma. A, dobra, no to słyszałeś troszkę, bierzesz to w pół. Właśnie chciałem to zrobić, tylko właśnie widziałem, że przyszliście i... Jakieś wskazy, komunikaty? Gracias.
panowie, proszę cię, to chyba już wszyscy siedzimy w kupie. Ustawcie pedyment 360. Cześć, Xares. Zapis z live? Tak, zawsze jest. Zawsze jest zapis z live na kanale. Mamy się udać do pozycji Falkenberg. Na razie misja... Tak, która to jest? Ciekawa, to bym nie powiedział chociaż. Kurczę. Szyją, na pewno? Nie jest źle, mogło być gorzej. Znaczy, czy potrzebują pomocy, no bo z tego co się domyślam, to i sądząc po braku wystrzałów, to już ta sytuacja jest tam ogarnięta. Wiem, to wy? Co? Możesz ich zapytać, czy na pewno mogą jechać, bo nie słyszę żadnych już wystrzałów, więc chyba... A, kurwa, dobra. Czekaj, robię wybuch. Mamy się udać do... Nie, bo mi dowódcę zabierze znowu. ...która się znajduje w punkcie F1-2, tak? Zajganer, to proszę podać, gdzie się znajduje drużyna Falkenberg. O kurwa, nie. Nie, bo przyjedzie i mnie zabije. Gunner do Falkenberg, zgłoś się. Tutaj Gunner, gdzie jesteście? Kiedy powstanie warszawskie? Nie wiem, zapytaj się Aldurika, kiedy misję zrobi jakąś, bo dawno nie robił. On fajnie robi. Jaka jest wasza pozycja? Kujowe. No, rurek, no spoko, nie? Twoja sprawa. Nie wiem, ja bym takie light spectrum, ale jakieś takie coś w tym stylu, tylko że inne, to bym kurwa zagrał chętnie. Istnieje możliwość wejść na forum, poczytaj, się dowiesz wszystkiego. No nic nie są w stanie powiedzieć. No z tego co słyszę, to już nie ma tam żadnych wystrzałów, więc raczej pomocy nie to za misja? Żelazna kurtyna. Potrzebuję pomocy medycznej, ja nie mam medyka, więc... Jak nie macie medyka? A jednak jestem. Przepraszam, medyku, ale byłeś już tyle razy nieprzytomny, że już stwierdziłem, że ciebie nie ma. O kurwa, V2. No to ja bym brał jak ciepłe bułki, nie? Idziemy dalej? Idziemy. No właśnie, pytanie, czy jest sens tam do nich jechać, jak oni tam już pewnie skończyli. To robimy challenge. Żeby zobaczyć, że skończyli, no. Jak będzie kolejna zrzuta na serwer, to z donate'ów musi się zbierać całość. Zadania przed nami. I wtedy... Aldurik rzeci misję. Będzie zajebista. Chciałbym się. No. O. Nie, musimy tu być cały czas w gotowości. Podejrzewam, że jakby nasze czołgi nawiązały kontakt ze Strażą Graniczną, to by nic nie zostało ze Straży Granicznej. Czy są jakieś rozkazy diamentowe na górze? Jak dostanie kebaby z tych zrzutek, to wtedy będzie miał motywację. Zapytaj się, czy są koło mostu. To będzie jakaś wskazówka. A woda tam jest? To już jest woda. Jak... Zapytam się znowu jeszcze raz HQ, jakie rozkazy. Bo... Nie uśmiecha mi się po prostu wjeżdżanie na obszar, gdzie nie wiadomo, gdzie jest sprawdzony, nie wiadomo, gdzie oni są. Nasze rozkazy. Czy mamy się udawać do drużyny? Czy ja mam jakiś celownik w tym? Taki fajniejszy? Nie. Nie. Lipa. Byłbym zadowolony, gdybyś nie
strzał swojemu medykowi w łeb. Tutaj Gnaren nie mamy rannych, czekamy w punkcie G. Light Spectrum było zajebiste. Ale tylko za pierwszym razem, bo za drugim, trzecim już nie czułem klimatu. Ale i tak było fajnie. Już nie mamy się tam. Aha. Cześć Wiktor. Czyli... Nie, no będziemy pewnie ruszać zaraz, ale no... Dlatego nie chciałem tam jechać, bo byłaby sytuacja taka, żebyśmy tam pojechali, usłyszeli dokładnie to samo. Tak. Dobra, jest taka akcja, że nawet przeładuję broń. Podoba mi się animacja przeładowania tej G3. Są kolejne punkty. Ładno. Są kolejne punkty, ale nie podobają mi się te punkty. Na szczoku już tam jedzie. O kurwa. Nie, bardzo mnie martwi o to, że... Przejechaliśmy stąd nie tu. Pojedziemy do tego punktu straży granicznej od zachodu. Czyli tak, najpierw staliśmy tu. Potem staliśmy tu, teraz stoimy tutaj. A jakie są rozkazy dla nas? Tu, żeby stać tutaj. No to się zapytaj o... Będzie git. Jaki mamy cel? No, na razie to mamy nawiązać kontakt ze strażą i sprawdzić pozostałe mosty, czyli wszystkie te punkciki tutaj, to są mosty. Mamy to sprawdzić, a potem wbijamy na tę część tego, kurwa, mapy i rozpierdalamy wszystko, co tutaj będzie, nie? Bardzo proste. Lotnisko. Właśnie też widzę, ale czekam na rozkaz. Nie podoba mi się to, że chcę tak pojechać od strony... Tak. Moodle, no bo tak, wydłużyć mu to nie problem i ustawić czoł. Brakuje... Nie, czekaj. Do której live? Dopóki będę żył tutaj. Można z zachodu zrobić. Co, jakie rozkazy? Kurwa, no ruszajmy. Idziemy to wy? Jakie rozkazy? Przyjął. W takim razie wszyscy na pojazdy. Niebiescy prowadzicie. I Igorczyk? Tak. Postaraj Andor się będzie może... streamował? Teraz pytanie, ten czołg pojechał co będzie streamował? Drogą, od niego? Przy której jesteśmy? Tutaj gdzie pokazuje? Dobra, tak to jedziemy. Z tego co widzę, to... na 30. Ale ty kurwa jesteś fałszywy. Na 30. Aldur z tym Falloutem. Chyba to jest on, nie wiem. Tak, tak. Dobra. O, patrzę się na to. To zapytaj. Dobra, to na pojazdy, diamentowy zameduj jak będziemy już w pojazdach, okej? Okay? Że dobra, jesteśmy gotowi i żeby oni jechali przed nami. Pojazd, znaczy się ten pierwszy F-113. To ja nawet obejrzę tego streama, nie? Jakieś 5 minut. Czy nie, to nie mój pojazd? A, za chwilę, no to spoko, to szanuję. To też bym przyjął. Dobra, wieź na drogę. No, jak patrzę, to cały czas są na to promocje jakieś po 130 już jest. Dobra, jedziesz prosto drogą i na no, ale... pierwszym skrzyżowaniu w lewo. 130 zł za Fallouta 4, tylko że multiplayer to niedorobionego, to dzięki. Tak, gramy RFN-em. Kiedyś grałem. W Quantum Blade'a Napoleon. Nawet byłem w jakimś klanie. Nie wiem, co ten czołg kombinuje. Fajnie było. Zatrzymujemy się, czy wymijamy? Czym się nie chce. Omin go, omin. Przeciwko komu? Przeciwko NRD. Dobra, jedziesz prosto cały czas. Nie wiem, ja tam żebrać o pieniądze nie mam zamiaru. Jak wrzucicie coś, to spoko, wasza sprawa. Fajnie, fajnie i tyle. Szczerze mówiąc, to nawet o tym nie będę wiedział teraz, bo nie mam alertów odpalonych, bo IO mi miał zrobić overlay i tego nie zrobi. Więc dalej czekam.
A co do donate'ów z Anglii, nie mam pojęcia. To się byś musiał albo Aldurika, albo Aja zapytać, o co chodzi, bo ja tego nie ustawiałem i się na tym nie znam, tak szczerze mówiąc. Tak, RFN versus NRD. Dokładnie tak. I niedługo będziesz miał rozwidlenie, na rozwidleniu skręcasz w prawo. Przyjąłem. Generalnie to nie mamy ochrony balistycznej, bo mamy takie kamizelki na szelkach. Się zastanawiam, czy po jednym strzale od AIK będzie można umrzeć. Ale chyba nie. To by byłaby jaka zrobić taką misję. Teraz w prawo. Ruskimi. Jak raszują. I jedziesz prosto. Jeden ma karabin, drugi ma amunicję i tak dalej. Śmieszne to by było. Tak, poczytaj sobie. Żelazna kurtyna. Teraz nie jest zbyt szybko, bo zaraz trzeba będzie skręcić w ten las. A tak swoją drogą, Sierżancie, to my tam jedziemy popatrzeć, jak czołgi robią zabawę, czy będziemy nie, coś robić? Nie mam pojęcia, skręcaj w prawo. Okej. Okay. Zawaham się. W lewo, przepraszam, Jezus Maria, w lewo. Co ja robię? Co mamy? No, słyszałem strzały. Dobra, wjeżdżaj do lasu. Kurwa, w lewo, przed nami jest czołg, na środku drogi jesteś 72. Wjeżdżaj do lasu. Mama te. Kurde, to jest murek, muszę jakoś ominąć. Masz jakieś ludzi? Może lepiej nie jedźmy, bo na właśnie nie jest tam, wjeżdżaj w las. Tu jest murek po lewo, nie wiem jak go wyminąć. No to cofaj. Przejdziesz przez niego. To pośpiesz się, przejedziesz. No rzeczywiście nie było tak trudno. Dobra, wysiadę. Stop i wysiadamy. Tylko obróć się jeszcze ciężko w tamtą stronę. O kurwa, ale lag. Pójdą. Super. Super ekstra. O Jesus. 10 FPS. Dobra, gdzie ten czołg? Dobra, sekcja AT. Jest na moście, jest na moście. Chodź Radric, chodź. No. Nie jest tam pod mostem. Pokaż mnie to. Nie idźcie do tego czołgu, nie. Pod mostem jest. Radric. No co? Tutaj. Z mostem jest. Jest trawler. No to mi Klaj pokazuje właśnie. Kurwa, on nie jest na moście, tylko pod mostem. Gdzieś tam mniej więcej. Tam mniej więcej. Nawet go słychać. Przyjona, ale jesteśmy teraz tak, na którymś prześle, ale nie radzę. Do osłon przed nami. Zamelduj, że jesteśmy... Bo nie pomkniesz go od przodu. ...w pobliżu mostu i czekam, aż ten czołg przyjedzie, żeby nam pomóc. Dobra, nie widzę go nawet, co nie wychylam. Bo on nie w dole sensu. Jest, no kurwa. Czekajcie chwilę, czekajcie. On jest, żeby cię nie skłamać. Tutaj gdzieś. Złapać osłony i się rozproszyć. Złapać osłony i się rozproszyć wzdłuż tych osłon. Właśnie sekcja MG bardziej po prawej, obserwujcie ten most. Radrix, jak chcecie z tą sekcją AT i szoku, to możecie podejść i możecie wskazać, gdzie jest ten czołg, bo tam są osłony jeszcze przed nami, to możecie spróbować go jebnąć. Dobra, Radrix, chodź za mną. Okej. Mam 10 FPS-ów? Tak, ile. A są, jest super. Jestem.
Weź sekcję MG i podejdźcie. Dobra, misja. Do tych osłon tutaj po lewej, ale czegoś osłaniajcie, dobra? Dobra, sekcja MG, do mnie. A no ja też tak nie lubię, wiesz, ale no. No jak trzeba, to trzeba, nie? Kurwa. Tam jest nas. A no, jest. Ale to jest drugi, nie? Tak, plus piechota. Strzela do naszych, mogę eliminować. 190, 136 metrów. Mhm, podchodzę bliżej trochę. Opinie. Czekaj, bo strzelają do nas. O kurwa, drugi masz. Drugi czoł, drugi czoł. Radyk. Nie przechodźcie, drugi czoł. Ja uwielbiam mieć 10 FPS-ów w tej kurwa grze. To jest piękny. Wycofaj. Jesus. Kurwa, i siódemka, GTX 1080 i 10 FPS-ów na misji, no. Nie, widziałem jak dostał. Jest przytomny. Rzucić smoki? Zaraz się wykrwawię. Tak, rzucaj smoki, szybko. Boże, mnie wyciągnął mi z obu nożyków. Podjeżdża. Jest na wprost. Nie no, on mnie podnosi. Smoki. Dobra, wykrwawię się za chwilę. To raczej będzie na tyle. Spierdalaj z nim. Spierdalajcie, że tu jest drugi czoł. Dawać mi tu medyka, rady ciężko ranny. To jeszcze no. Fajnie. Jak tylko się pojawiła akcja na tym stanie 10 FPS-ów, nic nie mogłem zrobić. Minąłeś medyka już. Tak, ale nie mogę przejść. No i generalnie tyle. Dajcie go tutaj za ten murek, żeby było bezpiecznie. Wyrzućcie mnie na ziemi i opatrujcie, tutaj, bo zaraz zdechnę. Centralnie przed nami. No to na ziemi jest metr. Pierdole. Gdzie go masz? Wycofać za mnie i osłaniać. Gdzie jest to osłanie? 320, a to jest aż kurwa. Potrzebuję go do podróżowania tutaj, kolejny. Już robię, co mu robisz? Ruchu klatki głowy. Oj chuj. Tu. Na jej, jaj. Żyje? Wykitował. Dobra, tu jest na mnie. Ja piję. Lewa noga. Podażuję. No dobra. Ja, martwę. Szybko poszło. Przyjmuję 10 FPS-ów. Ja będę wyjść z tego sądu. No, panowie, szliczcie, ja go zacznę szlić, ten pod mostem patrzcie. Nevermind! Bardzo fajnie generalnie. Gorczyk dostał. Kleba! Nie medyk debil, no. Musiał mnie wycofać stamtąd, tylko że za długo biegł. O i chuj, i cała drużyna została. Nie, jest wina medyka. Wyciągaj za mur! Dym, przód! Niech ktoś rzuci dym! Rebruno! Dobra. No to na dzisiaj to był koniec. Zapraszam jutro. Wydarzenie będzie. Nie wiem o której. W każdym razie będzie. No i tyle. Dzięki.